Cześć, witajcie w unboxingu kamery Sony FDR X3000R. Jest to zestaw kupiony w Eure DVAGD. Jest to zestaw z kartą pamięci i dodatkowym gripem do trzymania w ręce, a także pilotem. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że z uwagi na godzinę nie będę tutaj zbytnio komentował, ale tak naprawdę jest to unboxing, w którym chcę pokazać zawartość pudełka, więc nie będę Wam też czytał tego wszystkiego, bo jak ktoś chce, to znajdzie parametry. Także pokażę, co jest w pudełku, a jeżeli chodzi o samą recenzję, to później już zrobię obszerniejszy materiał, w którym zrecenzuję kamerę i porównam ją chociażby z kamerką, którą aktualnie nagrywam, czyli SJCAM M10. Dobra, to może zacznijmy od wyjęcia całej zawartości. Oczywiście to zostało w sklepie przecięte, ale pozostałe elementy już są. Tak więc, jeżeli chodzi o zestaw, to mamy tutaj kartę SanDiska 32 giga, czyli tak jak było, wszystko powiedziane. Weźmy sobie na bok. Co jeszcze? No tu mamy instrukcje wszelakie. No tego chyba nie będę tutaj zbytnio pokazywał. Mamy oczywiście kamerę. Mamy też ten grip. To jest taki uchwyt, który pozwala na trzymanie, o, tak jak widzimy tutaj, pozwala na trzymanie kamery w ręce. Tu wkładamy palec i możemy filmować. No a teraz zobaczmy zawartość pudełka. Tylko tak, żeby tego nie zniszczyć. Dobra. Czyli to się tak wysuwa. No i naszym oczom ukazuje się oczywiście kamera i pilot. Do Wi-Fi. Dobra. Może zdejmijmy te dwa przedmioty. Wyjmijmy pilocik. Takie coś. No i sama kamera. Sama kamera od razu jest włożona do wodoodpornego case'a. No i oczywiście ma zabezpieczenie. To wszystko wygląda solidnie. Czy warto wydać na to ponad 2000? To się okaże podczas testu. Spójrzmy, co jeszcze mamy w zestawie. Mamy tutaj masę papierów. Po co tyle makulatury? Sony Action Cam, naklejka. Ok, no niech wróci tutaj. To jest do chyba trzymania pilota. Do zamontowania w jakiś sposób pilota. Ok, w ten. Tylko tak. Tu mamy też pasek na rękę.
co mamy tutaj? No mamy też kabel USB oczywiście. Ok. I jeszcze mamy tak. Baterię dodatkową. A zaczep na uchwyt. Ale nie mamy uchwytu. Co trzeba będzie dokupić? No i mamy tutaj, to jest chyba, tak, to jest stacja do ładowania pilota. Wkładamy go w ten sposób, podłączamy kabel USB i pilot się ładuje. Ok, tutaj mamy, zaraz to otworzę, nie chcę też zbytnio niszczyć tego. Dobra, co na miejsce. I tu mamy też jakiś uchwyt. Tylko w jaki sposób to działa, tego jeszcze nie wiem. Okej, tutaj tak jak mówiłem, ale to na razie nie jest przydatne. Nie mam zaczepu, a nie pasuje to do GoPro, ani trochę. Do GoPro czy do SJ-cama nie pasuje. No i dodatkowa bateria, a to może właściwie zostać nawet w tej folii. Uchwyt na pilota. Okay. Dobra. Jako że nie chcę tutaj nic zniszczyć, to. O! Okej, okay, dobra. To nie było trudne. Także tu mamy pilocika. Jest jeszcze nasz grip. To musimy chyba rozciąć. Ok. Czyli tak naprawdę za jeszcze wyjmiemy ten klip. Ok. I tu mamy jeszcze jakiś sznureczek do trzymania. No i mamy samą kamerę. Open. Okej. A sama kamera wygląda tak. I open. Ok. Czyli jak widzimy, tak naprawdę mamy jedną baterię. Montujemy ją. I całość. Zamykamy. Ok. Kamera jest niewielka. Jest tak naprawdę wysokościowa, tak jak SJ Cam M10. Wygląda porządnie. Czy jest porządna? To się okaże. No jak widzimy, wszystko działa. Możemy ustawić strefę czasową. Ok, na razie nie wiem, co to wszystko znaczy. Także nie będę się tym bawił. Ale jeżeli chodzi o unboxing, no to
mogliście zobaczyć, co jest w tym zestawie. Co jest w zestawie. Z Euro. RTV AGD. No i tak działa grip. Tutaj trzeba włożyć tę kamerkę. Też nie będę się siłował, bo nie wiem, jak do końca to wkładać. A teraz nie mam zbytnio czasu na to. Tak jak powiedziałem, wszystko Wam później pokażę, jak już zapoznam się na spokojnie ze sprzętem. Tutaj możemy oczywiście włożyć tego pilota i ze spokojem sterować nagrywaniem. No i tu mam kartę. Także no, w tym zestawie mamy kartę pamięci, 32 giga, pasek do zegarka czy pilota. Pilota mamy. Tu jakieś akcesoria do gripa. To chyba są. Tak, to są nakładki do przechowywania widocznie. Samej kamery. Grip. Pasek do trzymania. To w zasadzie nie wiem. Jakieś dodatkowe akcesorium do pilota. Jeszcze nie znam zastosowania. Zaczep pasujący do GoPro i M10. Ładowarka. Wodoodporny case i kabel. Nie ma ładowarki. W sensie sieciowej. Także ładowanie tylko w komputerze. Nie chcę używać na przykład szybkich ładowarek do telefonów, bo to może być zupełnie inna wartość napięcia, natężenia i tak dalej. Jak możecie zaobserwować, no, to niestety nie będzie pasowało do zaczepu SJ-cama. Nijak. Więc trzeba to kupić. No. Także to by było na tyle w tym unboxingu. Jeżeli chcecie zobaczyć recenzję, no to bądźcie na czasie z moim kanałem, z tym, co wrzucam. Jak już zapoznam się ze sprzętem, to zrobię recenzję, w której pokażę, jak wygląda, jak działa kamera, jak to się obsługuje. I porównam z SJ-cam M10 kamerą za około 400 zł. No. Także to by było wszystko w tym filmie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!